Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. W ciągu ostatnich lat przyspieszają te zmiany i warto się na to przygotować. W tej chwili wiemy, że między oczekiwaniami pracodawców a tym, co reprezentują sobą kandydaci, jest pewna luka. Pracodawcy skarżą się na to, że brakuje osób, które potrafią myśleć analitycznie, logicznie, które potrafią analizować dane, które dostają, ale również weryfikować źródła wiedzy. To, że wiedzę mamy dostępną tak naprawdę na wyciągnięcie ręki w smartfonie czy w laptopie, sprawia, że trochę się rozleniwiliśmy i ciężko jest z ocenianiem tych danych, z weryfikacją źródeł. W związku z czym przede wszystkim, aby odnaleźć się na rynku pracy przyszłości, należy rozwijać kompetencje cyfrowe. I tutaj po pierwsze mam na myśli w ogóle pracę na komputerze czy właśnie na smartfonie, ale również znajomość narzędzi dostępnych online, umiejętność korzystania z nich. Wiemy w tej chwili, że 20% Polaków nigdy nie korzystała z internetu. Polacy są na szarym końcu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o umiejętności cyfrowe, a te tak naprawdę w przyszłości będą w stanie zapewnić pracę. Ponadto należy rozwijać, tak jak już powiedziałam, umiejętność weryfikowania zdobytych informacji, wyszukiwania tych informacji i ich analizowania, ale również bardzo ważne jest rozwijanie na przykład inteligencji społecznej, umiejętności komunikowania się z osobami z różnych środowisk. Już w tej chwili wiemy, że do 2020 roku w Unii Europejskiej będzie potrzeba około 1 000 000 tak zwanych e-liderów. To będą osoby, które będą reprezentowały z jednej strony środowisko zajmujące się obsługą klienta, podejściem do klienta, z drugiej strony będą musiały połączyć to z planowaniem strategicznym, ze współpracą z biznesem, z handlowcami, ale również ze współpracą z sektorem IT. I głównym zadaniem tych osób będzie właśnie komunikowanie się i umożliwienie komunikowania się tym trzem środowiskom. Warto również rozwijać inteligencję emocjonalną, umiejętność słuchania, dlatego że wiemy w tej chwili, że jedną z rzeczy, w których maszyny czy roboty nie będą nas w stanie zastąpić jeszcze przez lata, będzie właśnie empatia, słuchanie ze zrozumieniem. Zawody, które są uważane za takie dosyć bezpieczne w przyszłości, to terapeuta, pielęgniarka, położna, czyli zawody opiekuńcze, w których ta inteligencja emocjonalna jest konieczna. Warto również rozwijać oczywiście elastyczność i otworzyć się na te zmiany, dlatego że rynek pracy będzie się zmieniał coraz szybciej, w związku z czym musimy być do tego przygotowani.